Dokładnie tam, gdzie właśnie się teraz patrzyłem, powstają cztery tory krakowskiej średnicy. A jak to dokładnie wygląda, bo po drodze jeszcze powstaje nowy przystanek w samym centrum miasta, o tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Krakowska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, liczę Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z krakowskiej średnicy 2050. Idziemy właśnie w tym miejscu, przystanek kolejowy Kraków Podgórze. I został otwarty 10 grudnia 2017 roku dla podróżnych. W 2021 roku korzystało z niego mniej więcej od 20 do 49 pasażerów na dobę, co nie czyni go niesamowicie popularnym przystankiem kolejowym. Są tam dwa perony i trzy krawędzie peronowe. Co do samego przystanku mogę powiedzieć tyle, że jest dosyć ciekawie usytuowany, bo jest na wiaduktach nad całym węzłem drogowym i kolejowym. Ale lecimy bezpośrednio nad średnicą, bo o średnicy dzisiaj mówię, a konkretniej o tym odcinku centralnym. Tutaj są trzy przystanki, tutaj dziś omówimy. Przystank Kraków w Zabłocie to jest drugi, bo już ten wcześniejszy trochę omówiłem. Kraków w Zabłocie w tym miejscu się znajduje. Dwa perony, cztery krawędzie peronowe, choć wcześniej to trochę inaczej wyglądało. Został oddany do użytku w 1979 roku i w 2021 roku obsługiwał mniej więcej od 300 do 500 pasażerów na dobę. Tak to wygląda i tak to się prezentuje, patrząc bezpośrednio od boku, abyśmy mogli to zaobserwować. Całkiem ładna konstrukcja. Wszystkie perony, jak widzicie, są całkowicie zadaszone bezpośrednio do przejść podziemnych, bo też na same perony można dostać tylko łącznie za pomocą przejść podziemnych. Sam przystanek znajduje się bardzo blisko mostu nad Wisłą kolejowego, który w tym miejscu dosyć mocną rewitalizację i przebudowę przeszedł w ramach tej inwestycji, ale o tym powiem za chwilę, w kolejnej części filmu, bo najpierw skończmy to, co tutaj jeszcze mówię na temat samego tego przystanku. Sam przystanek ma teraz właśnie nową krawędź peronową i ogólnie jest przystosowany do czterech torów, bo wcześniej tutaj było trochę mniej tych torów. Też po prawej stronie, jak widzimy, jest część pieszo-rowerowa. Tutaj będzie pochylnia dla rowerzystów, aby mogli na spokojnie zjechać na dół z mostu, bo na moście będzie teraz droga rowerowa, aby mogli sobie przejechać, i część też dla pieszych, aby mogli po prostu sobie tędy przejść. Same perony są takie mniej więcej jak wszystkie nowe, które są realizowane przez PKP. Czyli nowe płyty peronowe bezpośrednio z wypustkami dla osób niewidomych, aby wiedzieli, gdzie się kończy. Ładna, długa, żółta linia na całej długości peronu. Ekrany z informacjami, z informacją pasażerską. Iwona trochę z innym głosem, ale cały czas się znajduje i do nas mówi i nikt nie potrafi zrozumieć, co się dzieje. Cały czas oczywiście jest. Same perony są zadaszone, co jest oczywiście na duży plus, czego nie ma mimo wszystko na większości peronów PKP. PLK na wszystkich stacjach. No i to chyba tyle. No i oczywiście windy, tak? Nie będę mogę zapomnieć o tym, że z przejść podziemnych i ogólnie na cały przystanek można się dostać za pomocą też wind, żeby wszystkie osoby mogły dojść na perony. Część taka bardziej zadaszona w tym miejscu jest też przebudowana w ramach oczywiście budowy tych pozostałych elementów co do tych nowych torów w tym miejscu, i same zejście i oznakowanie w tym miejscu, czy tablice, gabloty się już powoli pojawiają w tychże miejscach, więc to mniej więcej można zaobserwować. Same torowisko w tym miejscu, jeżeli chodzi o ten tor, jeszcze nie ma go tutaj całkowicie, to dlatego, że tutaj pojazdy techniczne muszą jakoś dojechać na sam plac budowy, dlatego jeszcze nie widzimy tłucznia, chociaż może jak wy teraz oglądacie ten film, to już się zmieniło, bo ujęcia nie są najnowsze, faktycznie one są tak mniej więcej no, z połowy kwietnia. Natomiast tak to wszystko się prezentuje. Oczywiście sieci trakcyjnej w tym miejscu też jeszcze nie mamy zamontowanej, tak samo jak nie ma torowiska, choć na moście to się już zmienia. Patrząc na wprost, możemy zobaczyć, że się pojawia po lewej stronie droga rowerowa, a po zewnętrznej stronie mostu będzie część dla pieszych. Samo torowisko jest już na tłuczniu, ale nie jest jeszcze całkowicie podbite. Też co możecie zwrócić uwagę, to jest to, że torowisko nie będzie się znajdować jako przymontowany element do samej konstrukcji mostu, tylko i wyłącznie właśnie będzie postawione na tłuczniu, co jest oczywiście na plus, jeżeli chodzi o całą konstrukcję
lodowiska po prostu się nie zmienia. To i nie będziemy też słyszeć, jak będziemy wjeżdżać na most, że inaczej podkłady podbijają. Tego właśnie to jest w ten sposób upodobione, aby tego po prostu było nie słychać, chociaż jeszcze same mosty i sam nasyp i same przyczółki muszą być specjalnie dostosowane, aby to wszystko tak wyglądało i po prostu nie było tego wielkiego łup, kiedy się wjeżdża na most. Tak mniej więcej, mówiąc to w prostym języku. Natomiast tutaj możemy zobaczyć jeszcze ciekawostki. Kolejne dwa mosty. Te kolejne dwa mosty już są oddane do użytku i po dwóch torach, z tego co wiem, już jeżdżą pociągi. Natomiast ten tutaj bliżej nasz, to jeszcze nie jest oddany do użytku. Jest aktualnie budowany, przebudowany i tam trwają pozostałe prace. Sieć trakcyjna znajduje się oczywiście na wszystkich tutaj, będzie nad wszystkimi torami, a na tych dwóch mostach po prawej stronie już jest zamontowana. Tutaj jeszcze go nie widzimy i tutaj też nie widzimy ścianki dzielącej, która będzie pomiędzy torowiskiem kolejowym, a częścią dla rowerzystów, bo to będzie oddzielona od siebie jedna i druga część, tak żeby rowerzyści nie wjechali przypadkiem pod pociąg. Ścianka będzie wyglądać jak tutaj właśnie w tym miejscu widzimy, będzie z elementami szklanymi, aby można było mi wszystko popatrzeć na pociągi, co nas wyprzedza z dużo większą prędkością, bo pociągi w tym miejscu, nie na części podmiejskiej, a na części dalekobieżnej, będą mogły jeździć tutaj przez centrum Krakowa nawet 100 km na godzinę, czyli całkiem szybko. Sam most ma oczywiście podpory w korycie rzeki Wisły, natomiast nie ma bezpośrednio w samej rzece. To znaczy, że jeżeli woda wyleje na pozostałe elementy, no to oczywiście będą wtedy w samej rzece, natomiast teraz, jak widzicie, tylko łącznie są pozostałości po starych konstrukcjach spodniczych podczas samej budowy. Mostów w Krakowie przez Wisłę jest całkiem dużo. To nie jest tak jak w Warszawie, że most przez Wisłę, żeby był, musi być całkiem długi. Tutaj Wisła jest dużo węższa, więc o wiele łatwiej i taniej wybudować tego typu przeprawy, dzięki czemu miasto też nie jest aż tak bardzo podzielone przez Wisłę, a wiąże się i kręci się tak bardzo przez same miasto, że to całkiem ładnie się prezentuje. Tutaj po tej stronie, bezpośrednio od centrum Krakowa, możemy zobaczyć z dzielnicy Stare Miasto wjazd bezpośrednio na samo tutaj, na sam most. Jak widzicie, drogi dobrowe w tym miejscu się łączą, żeby można było zjechać z dwóch stron i w kierunku Wisły, i w kierunku właśnie centrum Krakowa. I tak to będzie się prezentować. Część dla pieszych, jak widzicie, będzie znajdowała się po drugiej stronie. Widzicie tutaj kreprenty wystające z mostu. Ona będzie po części zewnętrznej, ale pieści faktycznie będą mogli też tutaj zejść na spokojnie i przejść przez sam most. W tym miejscu możecie zwrócić uwagę na dość ciekawą rzecz, a mianowicie sama pochylnia jest dostosowana i będzie i dla rowerzystów, i dla osób niepełnosprawnych, aby mogli skorzystać z tego zjazdu po tej stronie, no i są oczywiście schody dla pozostałych pieszych. Sama trasa rowerowa tutaj się znajduje nad budynkiem, co jest ciekawym elementem, no i dalej oczywiście jest bezpośrednio pochylnia rowerowa do dalszej części tutaj przystanku kolejowego, który w tym miejscu się znajduje. Przystanek kolejowy kończy się wyjściem na zasadzie przejścia podziemnego, natomiast jeszcze kawałek dalej jest samo przejście też bezpośrednio przez, znaczy pod torami. Tylko i wyłącznie jest dla pieszych i rowerzystów. Trochę szkoda, że tutaj nie ma przyjazdu dla samochodów, no ale tak to faktycznie zostało zaprojektowane i tak to wygląda. Ekrany akustyczne, jak widzicie, są tutaj zamontowane, choć nie są, tak bym powiedział, całkiem wysokie i może być słychać pociągi. Lecimy sobie dalej do kolejnego przystanku kolejowego, który w tym miejscu się znajduje. Bo oczywiście to nie jest tak, że tylko i wyłącznie to jest jedno miejsce. I to jest jedna stacja na całej trasie. Właściwie jeden przystanek. Kolejny przystanek to jest Kraków Grzegórzki. I jeżeli powiem w którymś momencie źle tą nazwę, to przepraszam was bardzo za to, ale no, sami wiecie, nie jest za łatwa. Kraków Grzegórzki jest dosyć ciekawą stacją, znaczy dosyć ciekawym przystankiem, ponieważ w tym miejscu wcześniej go nie było. To jest całkowicie nowy obiekt i jest dobudowany do samego nasypu. Sam nasyp, w tym, znaczy sama linia kolejowa tutaj się znajduje na wiadukcie, więc perony są dobudowane do wiaduktu. Dosyć ciekawe to wygląda, jeżeli patrzymy od boku i od dołu, bo nie widać po prostu, żeby te perony tutaj się, nawet bym powiedział, znajdowały. Sama konstrukcja jest dosyć taka ciekawa z tą blachą i zejścia są z jednej i z drugiej strony, jeżeli chodzi o perony. Natomiast z tamtej, z drugiej strony są jeszcze windy. Tutaj wyłączniamy schody i domyślam się, że skoro jeszcze nie widzimy szybów windowych, to nie powstaną. Tutaj też możecie zwrócić uwagę, że jest to już wszystko pomazane. Nie będę ukrywać, że tak, faktycznie jest pomazane i nie będę ukrywać, że wejście na te perony jest całkowicie łatwe. Do schodów właściwie nie ma żadnego oznakowania, że nie wolno wchodzić. Jeżeli się wejdzie w odpowiedni sposób, to nawet żadnego ogradzania nie ma po drodze. Więc wejście tutaj, pomazanie tych peronów jest całkowicie, właściwie powiedział, łatwe do zrealizowania. Do czego oczywiście
osobiście nie zachęcam, ale tak to wygląda i dlatego też to jest wszystko pomazane. W tym miejscu, po drugiej stronie, znajdują się bezpośrednio zejścia z peronów. Na zasadzie wind i na zasadzie klatek schodowych, tak aby wszyscy mogli tutaj wejść na spokojnie. Jest to ciekawe, bo w tym miejscu łączy się też z mostem, który się tutaj znajduje, znaczy z wiaduktem, ale wcześniej to był most nad starym korytem rzeki i o tym za chwilę powiem. Rzeki oczywiście Wisły. W tym miejscu możemy to wszystko zobaczyć, jak się tutaj prezentuje. I sam ten przystanek powstaje jako węzeł komunikacyjny, tramwaj, autobus, pociągi. Tak to dokładnie jest nazwane. Faktycznie tutaj są w bliskiej okolicy przystanki i tramwajowe, i autobusowe, więc przesiadka pomiędzy koleją a tramwajami i komunikacją miejską będzie całkiem wygodne i trzeba to przyznać, że faktycznie to jest całkiem dobrze zrealizowane. Ciekawe jest mimo wszystko to, że przez to, że perony się znajdują po dwóch stronach torowiska, to oznacza, że tory skrajne są dla pociągów aglomeracyjnych, a tory środkowe dla pociągów dalekobieżnych. Nie jest to częste wykorzystywanie torowiska w ten właśnie sposób przez PKP, no ale tak tutaj to zostało zrealizowane i same perony, jak dla mnie przynajmniej, mi przypominają takie właśnie jakieś londyńskie czy nowojorskie metro, które właśnie się znajduje na powierzchni, bo takich przystanków kolejowych w centrach miast raczej nie mamy, które właśnie w ten sposób wyglądają, a to jest taki typowy, przynajmniej jak ja widzę, obrazek widoku tych stacji metra nadziemnych. Tak się prezentują same w środku. Oczywiście nie mogłem sobie pozwolić nie wlecieć i nie zobaczyć, jak to wygląda. Samo pociągi, tak jak powiedziałem już wcześniej, jeżdżą już tutaj po dwóch torach, natomiast dwa pozostałe tory jeszcze nie zostały oddane do użytku. One nie są ani podbite, ani... Znaczy, sieć trakcyjna jest, ale nie we wszystkich miejscach, bo tu możemy zobaczyć, że jest. I faktycznie, jak tutaj latałem miesiąc wcześniej, tej sieci trakcyjnej nie było jeszcze zamontowanej. Same perony, jak widzicie, mają wypustki, choć to nie jest typowa płyta peronowa, którą znamy z peronów do PKP, tak? To tak nie wygląda jak na pozostałych peronach, po prostu dlatego, że to jest zupełnie inna konstrukcja tegoż też, że obiektu. Same kable wszystkie, jeżeli chodzi o wiadukty, jak widzicie, znajdują się wzdłuż linii kolejowej i to wszystko też tam jest zlokalizowane. Tak to wygląda, jak widzicie, jest linia tramwajowa na dole, jest wspólna z autobusami, więc jak powiedziałem, komunikacja tutaj się faktycznie całkiem mocno integruje w tym, że też, że miejscu. No i tutaj jeszcze powstaje wyjście bezpośrednio i klatka schodowa. Sam wiadukt, który w tym miejscu widzicie, a w poprzednio most, jest dosyć ciekawym i według mnie smutnym elementem tejże inwestycji. Pierwotnie to był most, a właściwie wiadukt, który powstał z długą tradycją. Datę otwarcia tego obiektu możecie zobaczyć w kółeczkach, które tutaj się znajdują. Dokładnie to jest ciekawe, że w ten sposób to zostało tutaj pokazane i kiedy to zostało oddane do użytku? Pierwotnie w 1856 roku, natomiast ostatecznie w 1863 roku. Pierwszy most, który powiedziałem datę, to był most drewniany, później to był już taki most, który teraz widzimy. Natomiast ten most został wyburzony w 2022 roku i postawiony całkowicie od nowa. Pierwotny most oczywiście miał tylko łącznie miejsce na dwa tory, teraz są cztery. Nawiązuje charakterem i wyglądem do starego, jednakże stary został wypisany z rejestru zabytków w 2021 roku, następnie wyburzony na rzecz budowy nowego. I to jest według mnie smutny przykład tego, że da się coś wypisać z rejestru zabytków, choć ma wieloletnią i długą historię. I to jest smutne i według mnie tak to nie powinno być realizowane, powinny być po prostu dwa blisko siebie mosty, mosty, wiadukty, które się tutaj po prostu łączą w jedną całość na dwóch osobnych torach. Ale jest jak jest. Trochę szkoda, dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Bo my już jesteśmy przy kolejnej dużej stacji. To jest oczywiście Kraków Główny, tak? Kraków Główny to jest duża stacja, gdzie dojeżdżają pociągi dalekobieżne, podmiejskie, aglomeracyjne, wszystko właściwie, tramwaje, autobusy i duży dworzec też autobusowy na tą część całego województwa. Kraków Główny został oddany do użytku w 1847 roku i ma aktualnie 5 peronów. Sama część najciekawsza, przynajmniej jak dla mnie, to jest część podziemna, która została, która była budowana z wielkimi trudami, z oddaniem do użytku i tak dalej. Część podziemna. Część podziemna jest o tyle ciekawa, że ma tam po prostu tramwaje. Podobnie jak w Warszawie, w przyszłości w Warszawie będziemy mieli tramwaje pod Warszawą Zachodnią, natomiast tutaj już one jeżdżą. Jak widzicie, tramwaj wjechał podziemnie,
Następnie ma przystanek Politechnika, który w tym miejscu się znajduje. To jest dosyć ciekawe, bo przystanek tramwajowy na górze i pod ziemią znajdują się tutaj w tych dwóch miejscach. Dokładnie w tej prawie samej lokalizacji, choć przystanki podziemne się znajdują bardziej na środku jezdni. No i można się dostać z jednego na drugi. Też pod samą stacją, jak widzicie, wjeżdża ulica i ona przejeżdża pod wszystkimi peronami. No i pod wszystkimi peronami znajduje się jeden długi przystanek tramwajowy. Czyli w przeciwieństwie do tego, jak będzie w Warszawie wyglądać pod Warszawą Zachodnią, pod Warszawą Zachodnią będą trzy przystanki tramwajowe. Tu jest jeden długi pod wszystkimi peronami. W Warszawie nie będzie żadnego pod peronami. Będą tylko łącznie przy peronach, przy peronie pierwszym, przy WKC. I będą też później przy peronie, od peronu mniej więcej 8 do peronu 9 i od peronu 8 w kierunku ulicy Kasprzaka. Tam będą tak mniej więcej zlokalizowane. Natomiast tutaj dalej te tramwaje jadą bezpośrednio pod tą ulicą i ciągną się bezpośrednio do dosyć tego dużego ronda i bardzo dużego węzła komunikacyjnego, jeżeli chodzi o tramwaje, bo w tym miejscu wyjeżdżają już bezpośrednio na powierzchnię te tramwaje. Chociaż czy wyjeżdżają na powierzchnię? Po prostu powierzchnia jest obniżona trochę niżej. Rondo Mogolińskie, które w tym miejscu się znajduje, to jest dosyć duży węzeł tramwajowy i on oczywiście powstał, właściwie był przybudowany w ramach tej inwestycji również budowy tramwaju pod całym dworcem głównym Kraków. Także to jest ciekawe i taką ciekawostkę tutaj chciałem pokazać w ramach tej inwestycji, jak już tutaj latałem, żebyście mogli zobaczyć, że te tramwaje właśnie też jeżdżą pod Krakowem, chociaż domyślam się, że duża większość z Was już o tym wie, ale domyślam się, że też trochę z Warszawy Was ogląda i mogliście nie wiedzieć takich ciekawostek i dokładnie jak wygląda cały przebieg. A jest dosyć ciekawe i tu na dole też jest wjazd bezpośrednio tego tunelu drogowego pod całą stacją. Natomiast na górze jest duży parking i to jest coś, czego nie będziemy mieli w Warszawie niestety, chociaż może i stety. Nad całością znajduje się duży parking P plus R, można sobie zostawić samochód i wyjechać i pójść na przykład na pociąg, co jest oczywiście dużą zaletą. Nie będę ukrywać, że czegoś takiego w Warszawie brakuje. Przy budowie nowych stacji nie są budowane, i ogólnie nowych węzłów, nowych komunikacji nie są budowane duże parkingi, aby pasażerowie mogli się na spokojnie przesiąść z samochodów do komunikacji innej, tramwajów, pociągów, metra, czegokolwiek. Tu w Krakowie to zostało tak zrealizowane, że faktycznie jest to wszystko połączone. I tutaj dalej po prawej stronie jest kolejna budowa linii tramwajowej w kierunku Górki Narodowej, o której mówiłem miesiąc temu w innym filmie. Link do niego macie w opisie i w karcie. Natomiast teraz przejdźmy sobie na sam koniec całą krakowską średnicę i powiem jeszcze parę szczegółów co do całej tej inwestycji. Budowana jest dosyć długo, jak to bezpośrednio mieszkańcy Krakowa mówią, od zawsze. No po prostu długo te inwestycje z PKP są realizowane, natomiast dużą zaletą jest to, że faktycznie ona coś zmieni. Będzie mogło więcej pociągów jeździć, będzie lepszy dostęp do kolei, bo w centrum miasta faktycznie powstaje nowy przystanek kolejowy, no i będziemy mieli tutaj aż 4 tory. Całkowicie rozdzielona komunikacja dalekobieżna od komunikacji aglomeracyjnej, no i też stacja właśnie w centrum miasta, która jest dużą zaletą i jeszcze jak widzicie na samym zakręcie. Co mogę powiedzieć jeszcze o samej inwestycji, to że nie pokazałem Wam nawet połowy tejże inwestycji. Sama przebudowa krakowskiej średnicy to jest dużo dłuższy odcinek, powstaje jeszcze nowy przystanek Kraków-Złocień i te wszystkie pozostałe elementy są już mniej więcej gotowe, co jest oczywiście zupełnie innym elementem niż to, co tutaj widzimy. Most tutaj jest jednym z tych elementów, który też jest o wiele za długo budowany, co można było zobaczyć na przestrzeni ostatnich lat w Krakowie. Kiedy ta inwestycja będzie zakończona? Aktualnie zapowiedzi PKP są takie, że już w najbliższym czerwcu pociągi będą jeździć po dwóch torach w tymże miejscu. I będzie też ta część dla rowerzystów oddana do użytku. Więc domyślam się, że ogólnie wszystkie prace większe się wtedy zakończą i później będą drobniejsze elementy jeszcze przy przebudowach i innych odcinkach budowane w tymże miejscu. Także tak, w końcu zakończy się przebudowa krakowskiej średnicy i oby w Warszawie równie tak to szybko poszło. Jeszcze w ramach ciekawostki, jak jesteśmy bezpośrednio na tym moście, mogę Wam powiedzieć ciekawostkę, że tutaj w Krakowie jest już droga rowerowa, przynajmniej jest zbudowana, bezpośrednio na moście przez Wisłę. W Warszawie będzie przebudowany most średnicowy, również w ramach przebudowy linii średnicowej kolejowej i była propozycja, aby faktycznie na moście też była droga rowerowa.
miasto jednak warszawskie. Miasto Warszawa zdecydowało się nie realizować tego razem z PKP, bo PKP chciało też, by po prostu była współrealizacja. Jak gdyż pamiętam, tam dosyć dużą część faktycznie miasto musiałby płacić za budowę całego obiektu kolejowego, a nie tylko wyłącznie tą część pieszo-rowerową, co jest oczywiście na minus, ale nie będę wchodzić tutaj faktycznie też w te elementy polityczne. Na pewno mogę powiedzieć, że faktycznie był taki projekt, ale został całkowicie odrzucony i nie będzie to realizowane w ramach aktualnej przebudowy w Warszawie. Natomiast to było na tyle z tego filmu. Jeśli wam taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dźwięk dzwoneczek. Jak cała średnica będzie oddana do użytku w czerwcu, no to postaram się przyjechać jeszcze w czerwcu. Jak nie, to ja w lipcu na spokojnie w Krakowie się jeszcze raz pewnie pojawię i nagram dla was, jak to wszystko już ładnie funkcjonuje, żebyście mogli dokładnie to zaobserwować. Co dużo nie mówić, aby tego nie przegapić, kliknijcie przycisk subskrybuj i zachęcam was również do wspierania obok przycisku subskrybuj, wchodzenia na moje różne grupy na Facebookach, czy bezpośrednio na serwer na Discordzie Avizolandia i do zobaczenia już wkrótce. W kolejnych materiałach na moim kanale na dniach jeszcze się pojawi film w formie przelotu nad całą tąże średnicą. Na dniach to znaczy, że jakieś 3-4 dni jeszcze do przodu od emisji tego filmu. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!